Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Znowu mamy Wasze powtóreczki. Tam od ostatniego odcinka są trzy nowe powtórki. Jeżeli chcecie wysyłać powtórki, przypominam, wbijamy do klanu POWP YouTube i tam zostawiamy swoje powtóreczki tutaj. Wchodzimy tylko, zostawiamy i mniej więcej mały opis, co chcecie tam w tym pokazać. Ja tych powtórek przed nagrywaniem nie oglądam i będę je dopiero pierwszy raz z Wami widział. Turona już mieliśmy ostatnio w odcinku. Mamy trzy powtórki, więc jego powtórkę na razie zostawię na drugi odcinek. A nagramy tutaj kolega o bardzo barwnym niku Kutas Maciek. Mam nadzieję, że to tylko tak do jaj. Co zrobił z Szczecin.pl. Pozdrawiam. Mam znajomych tam niedaleko Szczecina. Dobra, i zobaczymy, co nam kolega Maciek, tak będę używał, Maciek, zaprezentuje. Dobra, co my tu mamy? Kolega Maciek, zobaczmy, jakie karty mają szykowane. Hordę, Armię Szkieletonów, Barbarzyńcy, tam Hawkrider. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Co on nam tutaj pokaże w tej walce? Czy będzie coś ciekawego? Barbarzyńcy, Gobliny, ale tu już Sparki poszedł i Mag. Wszystko zostanie rozbite w pył. Ciężko, ciężko Sparki idzie. Zobaczymy, jak sobie kolega poradzi ze Sparkim. Oj, chyba to było złe rozwiązanie. Nie, Horda. Szkieletony. Poszły z Goblinem. Nawet to poszło, koledze. Armia sobie poradziła z Giantem. Horda poradziła sobie z Sparkim. No i kolega jest już troszeczkę na plusie. Czekamy na dalsze ruchy. Tu widzimy, pojawił się Smok i Bomber. Smok Rider z obstawą Bombera. Ewentualne Gianty, ale już Bombera nie ma. Ale Hawk już rozbija wieżę. Za późno te Barbarzyńcy. W obronie by się przydało coś, czym zagra w obronie. Barbarzyńcami troszeczkę za późno. Trzeba było troszeczkę jeszcze ich dopuścić do wieży. Wtedy wieża by zaczęła strzelać. Wtedy byś miał większy damage. A tak to no niestety barbarzyńcy poszli w piach. A szkoda tego, jakbyś puścił je dwie kratki jeszcze niżej tych barbarzyńców, to byś miał pomoc wieży. A tak to niestety przebili się i obili ci wieżę. A tak to byś na pewno ich ubił. Zobaczymy, z drugiej strony Giant i prawdopodobnie właśnie zaraz Sparki poleci, tak? Typowa taktyka ostatnio na arenie. Tak, poleciał Sparki. Zobaczymy, jak kolega Maciek sobie poradzi. No niepotrzebnie tracił eliksir na tego Hawkridera. Drugi Sparki. Niepotrzebnie kolega tracił ten eliksir na tego Hawkridera, ale tutaj się bronił ładnie. Smok leci z malutką hordą. Jest teraz Hawk. Ładnie kolega się wybronił z tego Sparkiego. To było ładne. Horda w obronie, Giant w ataku. No ale niestety nic ten Giant co nie da. Tutaj dopiero Mag się pojawił. Mag tutaj już przepad z Kretesem idzie. Spam niezły. Jakby się to... Chciałbym zobaczyć, jakby się to do wieży dorwało. To wie, że momentalnie padła. Tu już Hawkrider. Będzie 3-0. Ale kolega Maciek ładnie zagrał przeciwko Sparkiemu. Wybronił się. Tu macie kolejny właśnie w tym filmiku przykład, jak grać przeciwko Sparkiemu, jeżeli używacie podobnych kart. Kolega ładnie zagrał. Jedyne co bym mógł poprawić właśnie to co mówiłem z tymi barbarzyńcami, których troszeczkę za szybko dał, nie poczekał, no jak jeszcze wejdą, wtedy naprawdę wieża też daje damage i wtedy by miał podwójne wsparcie. No dobra, ale kolega Maciek wygrał. Teraz Ravi. Jednostki pomocne, walka na dużo lepszego przeciwnika, trochę comebacku. Dobra, zobaczymy. Kolega Ravi, klan hakerzy, pozdrawiam. Też pozdrawiam YouTube'a. Lecimy. Arena lodowa. No i zobaczymy, co nam tu... Zagra na Royal Gianta.
kulki dłużej nie obiły. Arma muszkieterów już obija Gianta. Jeszcze smok leci ze strony przeciwnika. Dobrze, czekał, aż smok zacznie strzelać. Troszeczkę stracił HP na wieży, ale smok nie rozbił właśnie minionów, bo jak jednostka, dana jednostka zacznie już o wieżę sobie celić, zacznie strzelać, nie zmienia tego celu, więc bardzo dobrze wyczekał. Tu Hog Rider. Mini Pekka sobie powinna z nim poradzić ładnie. Teraz Mini Pekka z Valkyrią, chociaż Valkyria jest już na małym HP. Tutaj bombę sobie poradził, ale jest troszeczkę. Mini Pekka zada dwa ciosy chociaż. Nie, jeden. Nie udało się drugiego ciosu wyprowadzić. Mamy Princessę. Kolega Goblina mnie bije, dobrze. Dobry smok się pojawił. Niestety szybko zdjął to. Kolega znowu z minionami wyczeka. Jak smok zada pierwszy strzał? Nie, za wcześnie, za wcześnie. Chociaż jeden smok zadał cios, jak może by jak go odpuścił, to by dwa zadał. No nieważne. I Royal Giant kontra Prince. I znowu horda, zapem ich, zapem. Kolega zapem ich nie wziął. Szkoda, bo ta armia by poszła. Ale tu Bomber i Prince już rozwalają. Tak, tutaj wyczekał. Ale wieża mu padnie. No i teraz zobaczymy. Miały być niby comebacki. Zobaczymy, jakie to będą comebacki. Smoki, Princessa. Troszeczkę udało. Za późno trochę, bo... Nie, nie, nie dzieje. Tutaj Hog Rider. No i kolega atakuje Giantem. Zobaczymy, co teraz powinna wieża paść. Tutaj miniony, kulki, ognia. Tutaj jeszcze ten zapem. Zapem ich powinien... O, jest prawidłowo. Zapem. I wieża padła. Ładnie. Kolega tu już jeszcze prawą wieżę ładnie odbił do 590 HP. Smok się pojawił znowu. Valkyria ze strony Ravi. Tutaj Royal Giant. To będzie ładnie. To by był koniec walki. Chyba tak, przeciwnik już 15 sekund raczej nie odrobi tego. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Mini Pekka sobie tu poradzi. Ładnie kolega. Poleciał z lewą, z prawą i praktycznie jednocześnie. Bardzo ładna walka. Kolega, widzę, wykorzystuje pewne triki odnośnie mechaniki gry. Chociażby z tym właśnie wyczekaniem. Bardzo ładna gra. Dziękuję Wam za te powtórki. Przypominam, że jeżeli chcecie Wasze powtórki, żeby się pojawiły na moim kanale, Wy musicie je zostawić w klanie POUP YouTube. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.